10 najmniejszych miast w Polsce. W Polsce przyjmuje się następującą definicję prawną: miasto to jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadająca. Prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami. Według ustawy, aby miejscowość mogła trzymać prawa miejskie, musi w niej być zameldowanych ponad 2000 osób, posiadać zabudową miejską oraz przynajmniej 2 trzecie mieszkańców musi być zatrudniona poza rolnictwem. Niby musi być 2000 mieszkańców, a jednak wiele miast jakimś cudem stało się miastami, choć tych mieszkańców jest dużo mniej. I dziś właśnie o tym. Dobra. Miasto w województwie wielkopolskim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Dobra w latach 1975. 1998 należało do województwa Konickiego. Prawa miejskie zostały nadane Dobrej przed 1392 rokiem. W dokumentach z 1511 roku Dobra występuje jako miasto należące do rodu Żarnickich. Dobra utraciła prawa miejskie w 1870 roku z zarządzeniem władz rosyjskich. Nie spowodowało to jednak zahamowania w jej rozwoju, bowiem w 40 lat. Później osiąga największą w swojej historii liczbę blisko 4000 mieszkańców. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku, dobra ponownie uzyskuje prawa miejskie. W 1926 roku miasto miało 3486 mieszkańców, w tym 1850 Polaków. W czasie okupacji hitlerowskiej miasto zostało włączone w granicę Rzeszy. Cała ludność żydowska została wymordowana w obozach zagłady, zaś część Polaków wysiedlono do generalnego gubernatorstwa. Krótko po wojnie dobra przejściowo nie została zaliczona do miast w urzędowym wykazie miast i gmin. Aktualnie dobra liczy zaledwie 1450 mieszkańców i jest najmniejszym pod względem liczby ludności w województwie miastem. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że liczba mieszkańców regularnie się zmienia i wykaz, którego korzystałem pochodzi z 2014 roku. Czasami się coś zmieniało, ale nieznacznie, także lista jest prawie aktualna. Lubień-Kujawski Miasto w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie włocławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lubień-Kujawski, położone nad jeziorem Lubieńskim. Miasto powstało we średniowieczu najprawdopodobniej za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Od początku swojego istnienia było to miasto prywatne. Pierwsi właściciele pochodzili z rodu Daliwów, którzy potem przyjęli nazwisko Lubieńskich. Badania archeologiczne wykazują, że na wyspie na zachodnim wybrzeżu jeziora Lubieńskiego Znajdował się gród obronny datowany na XIV wiek. Najstarszy zachowany dokument pochodzi z roku 1539. Został wydany przez króla Zygmunta I Starego. Przyznawał on prawo organizacji dwóch jarmarków rocznie oraz targów każdą sobotę i niedzielę. Według danych z 1 stycznia 2018 roku, lubin Kujawski liczył 1391 osób. Krynica Morska, miasto w województwie pomorskim w powiecie nowodworskim, na mierze i wiślanej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym przy drodze wojewódzkiej nr 501. Pierwsze potwierdzone osadnictwo na terenie dzisiejszej Krynicy Morskiej pochodzi z lat 1258-1282. Mówią one o miejscowości Lipa, której nazwa pochodziła od granicznego drzewa. Po 1309 roku Zagon Krzyżacki włączył Lipę w skład Kamturi. 3 maja 1945 roku w miejscowości wyparto jednostki niemieckie. Dokonały tego oddziały 2 Armii Gwardyjskiej, 45 Armii 3 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej. Miasto aktualnie zamieszkuje 1323 osoby. Kleszczele, miasto w województwie podlaskim w powiecie hajnowskim nad rzeką Nurzec położone przy granicy z Białorusią. Kleszczele założono z rozkazu króla Zygmunta I Starego przez kanclerza i wojewodę wileńskiego Mikołaja Radziwiła. Było miastem królewskim korony Królestwa Polskiego. Miasto prawa miejskie posiadało w latach 1523-1950, a teraz posiada je od 1993 roku, mimo że zamieszkuje je tylko 1297 osób, choć teoria pamięta wymaga minimum 2000 mieszkańców. Skalb Mierz. Miasto w województwie świętokrzyskim w powiecie kazimierskim położone nad rzeką Nidzicą jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Skalbmierz. Badania archeologiczne potwierdzają, że w okolicach miasta były osady, które sięgają nawet 4000 lat przed naszą erą. Początki Skalbmierza osnute są mrokami dziejów, przez co nie można precyzyjnie określić daty powstania miasta. Według legendy fundatorem osady i miejscowego kościoła był platyn Bolesława Krzywoustego Skarbimir, który pochodził z rodu Awdańców. Był to rycerz żyjący na przełomie XI i XII wieku. Aktualnie miasto zamieszkuje 1283 mieszkańców. Szlichtyngowa, miasto w południowej części województwa lubuskiego w powiecie wschodnim. Miasto założył w swych dobrach członek wspólnoty braci polskich Jan Jerzy Szlichtyng który w 1644 roku wyjedną od króla polskiego Władysława IV Wazy przywilej lokacyjny dla miejscowości. Jak wiele innych miast zakładanych w tym okresie w Wielkopolsce, również to opierało swój rozwój na imigrancji protestanckich uchodźców ze Śląska, prześladowanych przez katolickich Habsburgów. Z tego powodu miasto od początku istnienia aż do 1945 roku posiadało pod względem kulturowym i etnicznym przeważającą niemiecką Dominację. Miasto zamieszkuje 1289 mieszkańców. Nowe Warpno, miasto w południowo-zachodniej Polsce, województwie zachodniopomorskim w powiecie polickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowe Warpno. Miasto Nowe Warpno zostało lokowane najprawdopodobniej w 1295 roku. Lokacja odbyła się na zasadzie translokacji z terenów dzisiejszej dzielnicy Podgrodzie, gdzie znajdował się dawny Gród Słowiański. Miasteczko znalazło się w granicach Księstwa Pomorskiego aż do 1648 roku, kiedy to pokój w Osnabrück po wojnie 30-letniej przyznał tereny też Szwecji, która panowała nad Nowym Warpnem do 1920 roku. Współcześnie miasto zamieszkuje 1209 osób. Suraż, miasto w województwie podlaskim w powiecie białostockim. Początkiem miasta było grodzisko zbudowane na brzegu Narwi w XII wieku. Zostało one ufortyfikowane fosą, wałem i palisadą. Było ono później obiektem ataków jaćwingów, Litwinów i Krzyżaków. W 1390 roku król Władysław Jagieło przekazał mazowieckiemu księciu Januszowi I starszemu grody wysurażu. Miasto zamieszkuje 992 osoby, to mniej niż połowa wymaganej liczby. Działoszyce. Miasto położone w południowej Polsce w województwie świętokrzyskim w powiecie panieczowskim. Pierwsza wzmianka o Działoszycach pochodzi z 1220 roku. Osada położona była na szlaku handlowym prowadzącym z Krakowa przez Kalb, Mierz i Wiślicę. Działoszyce rozwijały się dzięki protekcji biskupa Iwona Odrowąża. W czasach Kazimierza Wielkiego miasto liczyło około 430 mieszkańców. W 1409 roku król Władysław Jagieło nadał osadzie prawa miejskie. Działoczycę zamieszkuje współcześnie 933 osoby. Wyśmierzyce miasto w województwie mazowieckim w powiecie białobrzeskim położone w Dolinie Białobrzeskiej. Według ostatnich badań zamieszkuje je 921 mieszkańców. Co ciekawe, największa wieś w Polsce Kozy liczy sobie ponad 13 razy więcej mieszkańców niż Wśmierzyce. W miasteczku znajduje się kilka zabytków architektury. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście. Kolejną dyszkę. Pamiętajcie również o kanale Światowa Historia, gdzie również codziennie pojawiają się nowe odcinki. Tak na przykład wczoraj pojawił się odcinek o paragrafach aryjskich w Polsce. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to bardzo pozycjonuje kanał. No, to tak naprawdę. Najwięcej daje, no nie okłamujmy się, bez pozycjonowania nie ma tak naprawdę oglądalności. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, który lada moment ruszy chwilowo jest przestój, z tego względu, że działa Światowa Historia, na której dodaję materiały, które normalnie trafiałyby na Inwigilator, jednakże mam nadzieję, że Inwigilator lada moment ruszy, nie wiem czy z mojej inicjatywy czy kogoś innego, ale ruszy. Trzymajcie się, cześć!